to najmocniejsze i najszybsze seryjne Porsche 911, jakie kiedykolwiek powstało. GT2 RS to topowy model kultowej sagi, który łamie wszystkie dotychczasowe rekordy. 700 koni mechanicznych, 750 Nm momentu obrotowego, 2,8 sekundy od 0 do 100 km na godzinę i prędkość maksymalna 340 km na godzinę. W Porsche Centrum Sopot zaistniała wyjątkowa możliwość porównania trzech modeli serii GT generacji 991. Mamy możliwość zaprezentowania najmocniejszych wersji 911, wersji GT3, jak i wersji odchudzonej GT3 RS. No i 700-konne Porsche GT2 RS. Aby osiągnąć tak zaawansowane parametry, GT2 RS musiało być lekkie. Obrano najskuteczniejszą drogę, czyli ograniczono wyposażenie do niezbędnego minimum i zastosowano lekkie materiały do jego budowy. Ze wzmacnianego włókna węglowego wykonano błotniki, przedni panel, elementy tylnego skrzydła, a nawet stabilizatory w konstrukcji przedniego i tylnego zawieszenia. Do konstrukcji układu wydechowego użyto tytanu, dach wykonany jest z magnezu, a tylne i boczne szyby z lekkiego szkła. Nie licz się nawet na wewnętrzne klamki, zastąpiono je taśmą, aby odciążyć samochód o kolejne cenne gramy. Stylistyka nadwozia podyktowana jest aerodynamice. Każdy element ma swoje zadanie i nie jest tu zastosowany dla urody. Tylne skrzydło gwarantuje stabilność i wraz z dyfuzorem zapewnia docisk do jezdni. Aerodynamika odpowiada także za skuteczną wentylację i chłodzenie ceramicznego układu hamulcowego. GT2 RS posiada najmocniejszy silnik turbo w historii Porsche. Motor typu boxer o pojemności 3,8 litra wspomagany przez dwie turbosprężarki dostarcza aż 700 koni mechanicznych mocy. Napęd przekazywany jest jedynie na tylne koła, a dzieje się to za pośrednictwem 7-biegowej skrzyni PDK. Cennik Porsche 911 wersji GT2 RS rozpoczynał się od 1 431 000 zł. Jeśli jednak chcielibyście go zakupić, jest już za późno. Cała europejska pula sprzedażowa ma już swoich szczęśliwych nabywców. Dostępność tych samochodów jest dosyć mocno ograniczona. Jest to auto dosyć pożądane wśród kolekcjonerów. Ten konkretny egzemplarz również trafi w ręce jednego z naszych stałych klientów, który w swoim garażu posiada zarówno modele klasyczne 911, jak i modele bardziej takiej do codziennej eksploatacji, jak i też jeden bardzo ciekawy egzemplarz modelu GT3.